Dzień dobry, oglądają Państwo wiadomości telewizji Imperium, dostępne w sieci kablowej Imperium Telekom. W czwartkowym wydaniu poznaliśmy oficjalną koncepcję architektoniczną nowego centrum przesiadkowego. Weekend z żonglerką, bezpłatny turnus dla początkujących piłkarzy i o ewolucji futsalu w naszym mieście. Dawid Rymisz, zapraszam. Trzech koncepcji architektonicznych nowego centrum przesiadkowego urzędnicy po konsultacjach zdecydowali się na tę oznaczoną numerem 1. Zaletą dużego, zakrąglonego zadaszenia o drewnianej konstrukcji ma być brak podpór pośrednich umożliwiający swobodne poruszanie się pieszych oraz pojazdów, a także obszerne przeszklenia zapewniające dostęp światła dziennego. Mimo że do konsultacji społecznych skierowany został wyłącznie projekt architektoniczny, mieszkańcy odnosili się w swoich uwagach również do innych kwestii. Sporo kontrowersji wzbudziła m.in. planowana budowa przejścia podziemnego pod ulicą Bohaterów Getta Warszawskiego. Również ze względów finansowych wiadomo już, że tego tunelu nie będzie. Zamiast tego urzędnicy rozpatrują możliwość wytyczenia ścieżki, która bezpośrednio połączy centrum przesiadkowe z pozostałą częścią Szobiszowic. Już po raz 10 miasto przejmą ulicznicy. Podczas lipcowych weekendów gliwiczanie będą mieli okazję bawić się na jubileuszowym 10. Międzynarodowym Festiwalu Artystów Ulicy. Wspólna zabawa rozpocznie się już jutro wieczornym fire show. W sobotę chętni, duzi i mali będą mogli się nauczyć żonglerki pod okiem profesjonalistów. W Parku Chopina, gdzie o 16:00 specjalnie dla młodszej publiczności wystąpi Fundacja Sztukmistrze. Po 20:00 na rynku zaprezentuje się John Adry z Wielkiej Brytanii, który udowodni, że grawitację można oszukać. W niedzielę w Parku Chopina o 18:00 wystąpią kuglarze. To nie wszystko. Poza pokazami przygotowano artystyczne warsztaty i twórcze animacje w wykonaniu Fabryki Kultury i Lufcika na Korbkę wraz z przyjaciółmi, grupą Czuj Czuj i Spróbuj To. Szczegółowy program na stronie ulicznicy.pl. Zmieniamy temat. W poniedziałek startuje na boisku w Łabędach piłkarskie lato. Wzorem lat ubiegłych na uczestników akcji czekają zabawy z piłką, ćwiczenia koordynacyjne, poznanie podstawowych elementów gry, a na zakończenie turnusu turniej z nagrodami. Co ważne, zajęcia odbywają się pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej. Na miejscu jest również ratownik medyczny. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy telefoniczne. Zajęcia potrwają od poniedziałku do piątku, 8 lipca. Kto nie załapie się na przyszły tydzień, ma szansę podszlifować swoje piłkarskie umiejętności pod koniec sierpnia. Pozostając w tematyce sportowej, na początku czerwca dwie futsalowe drużyny z Gliwic połączyły siły i od nowego sezonu będą grać pod szyldem Piasta Gliwice. O plany, marzenia i pracę, jaka została do wykonania przed rozpoczęciem nowego sezonu, pytaliśmy gościa programu Studio Prasowe Jarosława Jęczmionkę. No, Gliwice jako miasto, prawda, i Piast Gliwice jako marka dzisiaj, jeszcze po ostatnim sezonie, jak zdobyli wicemistrzostwo Polski, mówimy o Piaście oczywiście z dużego boiska, no to jest marka dzisiaj bardzo dużo warta, bardzo rozpoznawalna w Polsce. No i budowanie, nie wiem, konkurencji nawet w tej małej piłce, tworzenie kolejnych tworów, których było już przez 20 lat w tym futsalu naprawdę wiele, bo znam historię, poznałem ją oczywiście gdzieś tam z prasy i z szeroko pojętych mediów. Uważam, że to nie jest nie tędy droga, bo jeśli gramy, oczekujemy też, nie wiem, jakiegoś wsparcia ze strony miasta, kibiców, i to budujmy coś jednego, co już jest, i zbierajmy tą markę. Cały program dziś do zobaczenia na naszej antenie i stronie tvimperium.pl. Zachęcam do odwiedzin naszych profili w mediach społecznościowych. Przypominam, że w związku z trwającymi mistrzostwami w piłce nożnej 2016 wszystkie mecze można oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom. W tym celu należy skontaktować się z biurem obsługi abonenta pod numerem 32 301 4000. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.